Do czterech wygranych Bogusław Król rozpoczyna pierwszego seta. Nie, wiesz, ale wolę tak z prawej, jak były. W meczach półfinałowych Bogusław Król pokonał Szymona Szulca bodajże 3-1, ale nie jestem pewien, nie było mnie przy tym meczu, za to Kamil pokonał 3-0 Aleksandra Kozłowskiego. Obecność Kamila w finale nie może być na pewno żadnym zaskoczeniem, ma ze sobą świetny sezon, jest wiceliderem polskiego rankingu Melki. Myślę, że po dzisiejszym turnieju już będzie liderem. Za to obecność Bogusia, no też trudno powiedzieć, że była zaskoczeniem. Jest to świetny zawodnik, jednak w rankingu plasuje się bodajże na 21 miejscu. Miał parę oczywiście świetnych występów, no ale trudno było tak w ciemno stawiać, że tutaj Bogusław w finale się zamelduje. Po dwóch pierwszych rzutach finału 8-8. Ahoj Milan. Witamy, jesteśmy na finale. Gramy do czterech wygranych. W pierwszym secie 8-8. Rzuca Bogusław. Tak jest, 8. I rzut w grupkę za 6 punktów. A więc 14-8. Bogus 14, Kamil 8 i rzut. No tutaj zazwyczaj na tych torach kilka ładnych, kilka rzutów w grupę musi się wydarzyć, żeby zanim coś wyjdzie do grania. A więc właśnie tak, oczywiście to wygląda ładnie, teraz chyba 9 zdobył z tego kamień. Tak jest, 9, a więc 17. 14, Kamil 17. 14, 17. Kręgle w tym meczu ustawia wciąż obecna mistrzyni Polski Ania Kołaczyk-Szyszło. W tym turnieju tytułu nie obroniła. Przegrała chyba w 1/8 finału z Kryspinem Berczyńskim. Mieliśmy tam bowiem powtórkę zeszłorocznego finału. Wtedy Kołaczyk-Szyszło wygrała Ania. Dziś górą był Kryspin, który dotarł do ćwierćfinału i tam przegrał z Bogusławem. Piękna dwunastka Bogusia. Ta dwunastka jest pierwszym wysokopunktowanym kręgiem, który wyszedł nam na otwarte pola. Bogus 26. 26 Bogusław, co ciekawe. I 17 Kamil. Dwie dwunastki dla Bogusława. Musi Kamil to wybijać. Dwunastka, no odsunięta kilkadziesiąt centymetrów, ale Bogusław dzisiaj jest w świetnej formie rzutowej, z tego co obserwowałem jego mecze, no ta odległość nie powinna mu sprawić żadnych problemów. Spójrzmy na to z perspektywy Molkari. Bogusław, 29 Kamil. Jest 12:38 Bogusław, a więc jeszcze jedna na pierwszego seta. 38, Kamil 29. 38-29. No Kamil nie ma zbyt wielkiego wyboru. Musi dalej grać tę 12 na 41. Jeśli by mu się udało, Boguś by spudłował, to no może taką 9 z tą dwójką karkołom nie próbować. Pięknie, piękny rzut Kamila, dwunastka odtoczona bardzo daleko. Nie na sam koniec toru może, ale to już jest naprawdę porządna odległość. Dzień dobry Malwino. Miło, że jestem ulubionym głosem. No
i czy Bogusław zamknie tego seta 12, czy jednak zdecyduje się na rozmianę jakąś. Nie, na ławę o żadnej rozmianie. Na mierze 12. I trafiona 12. Znakomity rzut zawodnika SKKF z Bijaki. 1-0. Bogusław Król prowadzi z Kamilem Sajkowskim. Przypominam, gramy best of 7 do 4 wygranych, więc tutaj jeszcze mnóstwo emocji przed nami. Przygotowanie do drugiego seta. Agnieszka i Ania układają kręgle w układzie początkowym. I drugiego seta rozpoczyna Kamil. Cała szkoła oglądała mecz w Bogusie. I zawodnik zakręgowy w szczycie już ze zbijakiem w dłoniach. Zaraz poczyna drugą partię. Oj, to są trzy punkty tylko. Za wcześnie zbijak trafił w ziemię tutaj. Sam doświadczyłem tego kilkukrotnie. Jeżeli się kilkadziesiąt centymetrów przed grupą trafi w ziemię, to może być opłakane skutki, może równie dobrze być 0 punktów. Kamilowi trochę się upiekło, powiem, że w ogóle jakieś punkty zdobył. 3-0, rzuca Bogusław. Kolejne wideo. Wow, znakomity rzut, jeszcze ta czwórka upadła, więc 12. Przez chwilę wyglądało na to, że ona się oprze. Nie, 11, coś się opiera. 12 jednak. Jednak tamten kręg się opierał o kamień, a nie o... Kamil 3, Boguś 12. A nie o inny kręgierz, a więc 3-12. I ten układ już wygląda, jakby coś wokół niego wyjść. Po prawej szóstka będzie. Poza grupą, a reszta raczej wysoko punktowane, wszystko jeszcze w grupie. 12 tak z brzegu, zobaczmy to, sprawia, że taki rzut tutaj nie wiem, w prawą część grupy jest mocno ryzykowny, bo 12 łatwo może odskoczyć. Zobaczmy, czy to nie... Myślę, że może szóstkę właśnie przez to pozycję 12. Jednak grupa, no nie wyszła chyba ta 12. 8 punktów, a więc 11. Kamil 12, Kamil Bogusław. 11, Bogus 12 i rzut. Zobaczmy, co tu mamy. Wciąż ta szóstka, oczywiście po prawej. 12, no praktycznie. No może jest skojarzona z czwórką, ale bardzo blisko tej czwórki i za czwórką jeszcze 8. No, myślę, że szóstka wydaje się najciekawsza teraz. Tak jest, szóstka, ach, zatańczyła tam w miejscu, ale w końcu upadła. A zatem Boguś ma już... Kamil 11, Boguś 18. 18 punktów przy 11 Kamila Sajkowskiego. No i myślę, że teraz będą się ganiać panowie na tej szóstce. Nie, grupa. Grupa Kamila za 6. 17. 12 gdzieś tam przy szóstce. I rzut. Kamil 17, to jest 33 do końca, przy 11 dostępnie na loba. 12, no mocno ryzykowna, teoretycznie do trafienia, ale lepsza chyba już 8, która tam stoi za 9, 2, 10. 18 na Bogusław, teoretycznie 4 8. Rzut w grupę za 5. No i spójrz na tę 11, bo przypominam, że Kamil ma 17. Kamil 17, Boguś 23. 23 Bogusława i ta 11. Wygląda jakby była do gry. Oczywiście nie bardzo łatwa, bo to jest. Tam z przodu jest 1, z tyłu 7. No na miejscu Kamila atakowałbym tę 11 na 28.
Dokładnie taki pomysł miał Kamil. Trafia na 28. Jeszcze dwie jedenastki są potrzebne na zwycięstwo w tym secie. 11, tak? Tymczasem Bogusław. Kamil 28, 23. Bogus 23. Jedenastka. Damy 34, no i będzie miał 11-5. Więc obaj panowie wiedzą, co mają grać. Kamil ma dwie jedenastki. Bogusław dwie jedenastki i piątkę. Rzuca pierwszy. Nie ma. Dwa punkty. 25, a więc no już bardzo trudna sytuacja. Zawodnika SKKR zbijaki. Kamil zapewne jedenastkę na 39. Potem Bogusław, jeśli ją trafi, będzie o 36. No i niby dwie siódemki, ale musiałby daleko wybić i liczyć na pomyłkę Kamila. Jedenastka numer 2, trafiona. 39, Kamil Sojkowski. Kawałek już poleciała. To już jest kawałek odległości. Jeśli by to jeszcze poprawił Bogusław wybiciem, no to już Kamil może mieć trudny rzut przed sobą. Jedenastkę około metra, może metr z kawałkiem odsuwa na 36. 9, Bogus 36. A więc Bogusław ma dwie siódemki, jeżeli Kamil musiałby pudłować. Ale spójrzmy, może pomyśleć o 7-4, ale myślę, że tutaj nie będzie kalkulacji. Finał Mistrzostw Polski wymaga odważnych decyzji. I to był piękny rzut Kamila, 51-1. Drugiego seta wygrywa Kamil, 1-1 w setach. Trzeciego seta zaczyna Bogus. Tak jak mówiłem, sporo emocji przed nami. 1-1. Kto wie, potem może być 2-2, może być 3-3. Możemy być świadkami decydującego siódmego seta. Dla osób zainteresowanych przebiegiem meczu o trzecie miejsce między Szymonem Szulcem a Aleksandrem Kozłowskim informuję, że jest transmisja, z tego co wiem, prowadzona na fanpage'u Zagrywki Tczew. My tutaj będziemy się zajmować raczej wyłącznie finałem. Bogusław rozbija, no delikatnie dość, chyba za 8. Tak jest, 8 punktów. To nie trafiły bezpośrednio, ale tak od góry, że tak powiem, muśnięte, więc nie było tam aż takiego impetu na przy kontakcie z kręgami. Grupka pozostaje dość zbita. Kątem ucha tam usłyszałem, że 2-0 prowadzi Szymon z Aleksandrem. Tam grają do 3 wygranych. Więc o jednego seta Szymon Szulc jest od brązu Mistrzostw Polski, który dołożyłby do złota z Mistrzostw Polski Juniorów z tego roku. Tymczasem Kamil, chyba 6 punktów. Tak jest, 6 punktów. Bogusław 8, Kamil 6. Bogus 8, Kamil 6. Spójrzmy, co tam jest za grupą. Dwunastka czeka. Czeka na zbicie. Jeżeli Boguś to zrobi, będzie miał 20 punktów. Jeśli zrobi to jeszcze raz, 32. Potencjalna dziewiątka na jakiegoś loba. No ale to już daleka przyszłość potencjalna. Najpierw zawodnik zbijaków musi zbić 12. Piękny rzut, 20-6.
myślę, że Kamilowi nie będzie żadna inna myśl przez głowę przychodziła, jak tylko granie, również tej dwunastki. Bogus 20, Kamil 6 i rzut. Trafiona dwunastka, więc 18 ma Kamil, przy 20 Bogusława. Boguś 20, Kamil 18. Stawiam, że ponownie jeszcze dwunastka na 32. A potem albo te dziewiątki lobem, albo rzut w grupę i liczenie na to, że wyjdzie coś na skończenie. Od dwunastki Bogusław Król trafia, odtacza ją bardzo, bardzo daleko. Utrudnia tutaj mocno w ten sposób życie Kamilowi. 32 do 18 i teraz co ma zrobić Kamil? Może rzucać tę daleką dwunastkę, ale wątpię, żeby to robił. Ja czuję rzut w grupę, tylko musi uważać, żeby nie wyszła dziewiątka. No, zobaczymy. 9 punktów. Boguś 32, 27. Do 27. No widać już, że na dwa rzuty do skończenia nie będzie miał Kamil, za to spójrzmy na dziewiątkę. Ta dziewiątka będzie do grania. Nie będzie bardzo łatwo, ale będzie do grania. No, myślę, że będzie atak na tę dziewiątkę. Ewentualnie może grać szóstkę tu z brzegu i tę daleką, daleką dwunastkę. Nisko się składał Bogusław, jakby chciał rozbijać grupę. W tej grupie po lewej jest, myślę, jest 8 kręgli. Musiałby liczyć na to, że wyjdzie dziesiątka. No i to jest rzut w grupę za 7. Więc zostaje 11. Ale 11 łatwej nie będzie. 39-27. Bogusław, no ma piątkę i szóstkę. Piątkę tu po lewej stronie, szóstkę blisko ósemki, ale jak najbardziej do zahaczenia z boku. Kamil 27, no może rzucać piątkę na 32 i zostawić sobie 12-6. Rzucił grupę za 6, a więc ma 33. Boguś 39. 39 do 33. Kamil 33. No i spójrzmy, wyszła po tym rzucie Kamila 11. No nie był to moim zdaniem zbyt rozsądny pomysł. Poprosił Boguś o możliwość wejścia na tor, spojrzenia sobie z bliska na tę 11. Spójrzmy więc z bliska i my. To jest jak najbardziej do rzucenia. Tutaj stoję w strefie rzutu. Tak to wygląda z perspektywy rzucającego. Jedenastka na 2 do 1 dla Bogusława Króla. Ostatnia chwila na miejscu. Swoją drogą, więc dokończymy już potem. Zobaczmy, jak życie Bogusław. Jeszcze upewnia się, ile punktów ma Kamil. Dowiedział się, że 33. Przy 11 Kamil będzie miał 44, jeśli Boguś by ją nie trafił i wystawił. Ale myślę, że trzeba tę 11 grać. A tak! Za 2 ostatecznie. No i zobaczmy. Teraz Kamil ma 11-6.
a Bogusiowi zostało 9 do końca i to 9 jest w ciężkim położeniu. A moja myśl przed chwilą, którą powiedziałem, że dokończę, to to, że mamy dwoje zawodników leworęcznych, to jest dwóch zawodników leworęcznych w finale, rzucających przynajmniej lewą ręką. A jeszcze ciekawsze jest to, że podobnie było w zeszłym roku. Tam Ania Kołeczuk, Krzysztof z Kryspinem Berczyńskim grali i to też zawodnicy rzucający lewą ręką. Skupmy się jednak na końcówce trzeciego seta. Kamil rzucił 11. Brakuje mu 6 punktów do skończenia. Szóstka stoi tutaj. Na rzut lewą ręką nie najgorzej. Bogusław 9 do końca, 9 jest tutaj, za nią 3, obok niej 7. Mógłby Bogusław grać tę 3, 4, 8, 2, żeby coś postawić za 6. Myślę, że sensowniejsze to niż granie, próba jakaś dziwna, bardzo ryzykowna próba na 9, z niewielką szansą powodzenia. W ogóle dobrym rzucie spadną 4 z prawej i będzie miał Bogusław 5, która stoi dosyć otwarta. Tak jest! 3 spadają, 3, nie 4, a więc nie ma 5 do skończenia. A więc mamy po 44. Zarówno Bogusławowi, jak i Kamilowi brakuje 6 punktów. Ta 6 jest teraz. Jest teraz nieco bliżej 8 niż była, a więc ten rzut Bogusia pewien efekt odniósł. Ta 8 się przybliżyła. Ale Kamil i tak to oczywiście atakuje. Atakuje to bez powodzenia tym razem. Obok 6 przyleciał zbijak. No i myślę, że to jest taka sama próba dokładnie przed Bogusławem, który przygląda się. Wszystko już wie. 6 na 2-1 dla Bogusława. Trzy punkty, no i to jest jedna zła wiadomość dla Bogusława. Druga jest taka, że 6 stoi w dużo lepszej pozycji niż przedtem. Więc po raz drugi Kamil ma rzut na 6. Na seta. Trafił 6, ale razem z nią spadła 11, więc 46. Kamil, brakuje mu 4, a Bogusławowi 3. Nie ma ewidentnej 3. Kręg z numerem 3 stoi tam za 9. No jest dosyć niebezpieczne. Można po pierwsze zachęcić 9, po drugie dalej 11. Ale tutaj 4, 2, 8. To są 3 kręgi, które mogą spaść razem. Minus jest taki, że wśród nich jest 4, której potrzebuje zawodnik ze Szczecina. Ale będzie próba. Myślę, że właśnie tych 3 kręgli. Oj, 8. 8, a więc spada do 25. Spada Bogusław do 25. 46 do 25. Co na to Kamil? 4 do końca. No nie ma łatwych tutaj łatwego wyboru. Może rzucać samą, próbować 4, jak spadnie z 2, to 2 i liczyć na to, że jeszcze jakaś tam 2 potem. 5! A więc set zaczyna się w pewnym sensie od nowa. Po 25. No obaj się panowie tutaj potocznie mówiąc zatkali. No i gramy dalej. Po 25, 11 w otwartym polu, na 36 dla Bogusława, potem 8-6 do gry. Sytuacja wydaje się dosyć oczywista. Tym samym oczywiście będzie zainteresowany Kamil.
11. Na początek. 36 Bogusław, 25 Kamil. Bogus 36, Kamil 25 i rzut. No więc pewnie 8 albo 6 w takim razie. Czy też 11? Też 11 na 36. Dbać tutaj warto też o małe punkty. Przy wyniku 3-3 siódmego seta zaczyna ten zawodnik, który zgromadzi więcej punktów na przestrzeni 6 pierwszych setów. 14 do końca. No i pytanie o kolejność. To myślę, że lepiej byłoby zacząć od ósemki, bo jest on po prostu łatwiej zasłonić. To jest, czego taki rzut w ósemkę też oczywiście trochę pole na granie 2-4 w przypadku dalekiego wybicia szóstki przez przeciwnika. No innych 14 w zasadzie nie ma, no bo 11-3 raczej nie. 12 bardzo daleko. Przypominam, że tutaj jest 12 już od dość dawna. Bogusław już wie, co będzie rzucał. Ostatnie przymiarki. Ma być 8? Jest 8. 44. Zostaje szóstka, która stoi samiuteńka. 44. Kamil 36. Kamil ma 36. Jeśli trafił szóstkę i wybije ją daleko. Jeśli trafi, będzie miał ósemkę do końca. Trafia, wybija ją kawałek. Nie bardzo daleko. Ona jest na wysokości 11. Bogus 44, Kamil 42. Bogusław 44, Kamil 42. Bogusiowi potrzeba szóstki, Kamilowi ósemki. Ale jako pierwszy rzuca zawodnik z bijaków. Czy to wybicie Kamila okaże się skuteczne? Szóstka trafiona, Bogusław Król prowadzi 2-1 w finale. Skończył się trzeci set w finale. Skończył się też trzeci set w meczu o trzecie miejsce. Wygrał go podobnie jak dwa poprzednie Szymon Schulz, który zostaje brązowym medalistą Mistrzostw Polski w Melki 2024. Wielkie brawa dla młodego zawodnika. Najpierw złoto w Mistrzostwach Polski Juniorów, teraz brąz w Mistrzostwach Polski Otwartych. 2-1 tutaj prowadzi Bogusław. Czwartego seta będzie zaczynał Kamil. Można się tutaj troszkę zagęścić na widowni. Po tym jak się skończy mecz o trzecie miejsce, zobaczymy, czy tutaj dojdzie nam trochę osób obserwować. O, przerwa, panowie udali się chyba do toalety. Mamy tutaj loże kibiców ze Szczecina. Są osoby również kibicujące z Puszczykowa, z Warszawy, z Czewa, z Leszna, ze Sztumu. Cały przekrój polskiej społeczności melkowej. If there's anyone watching us from abroad, this is the final of the 2024 Polish Open singles. Bogusław Król leads 2-1. His opponent is Kamil Zajkowski. And we're playing best of seven, so 2-4 winning sets. 2-1. Dla Bogusława czwartego seta rozpoczyna Kamil. I rzut.
I jest to rzut bardzo udany za 11 punktów. 11? Dumny. Piątka po lewej to jedyny luźny kręgiel, więc myślę, że Bogusław rzuci w grupę. Tak jest, grupka za 7 punktów. 11 do 7 po pierwszej serii rzutów. 7. 7, tak. 7. No, krótka dyskusja na temat tego, ile było zbitych kręgli, ale wszyscy zgodzili się, że 7. 11 do 7. I rzuca zawodnik ze Szczecina. Pewnie grupka, tak jest. Ile się położyło? Też 7 chyba. A więc 18 do 7. Kamil 18, Bogusz 7 i rzut. Szóstka troszkę się odseparowała z prawej strony od grupy. Piątka wciąż jest z lewego boku, ale myślę, że po raz kolejny będzie atakowana grupa. Grupa mocno, jeszcze ta dziesiątka spadła, 7 kolejny raz. Zła wiadomość się z tego, że zaczyna lekko padać deszcz. Co myślę, że zawodnikom nie będzie zbytnio przeszkadzać, ale nie wiem co. Pewnie na to telefon, który mnie wyrywał. Być może zaraz będę musiał udać się po jakiś parasol. Piękna szóstka Kamila. A więc wynik to? Posłuchamy zaraz Mirka. Kamil 24, Bogusz 14 i rzut. Kamil 24, Bogusz 14. Osiem punktów. 32. Nie, przepraszam, 22. Bogusz 22. Kamil ma 24, Bogusław ma 22. Chciałem iść po parasol, okazuje się, że parasol przyszedł do mnie. Dziękuję uprzejmie. Szóstka, ładnym lobem wyjęta, Kamil 30. Kamil 30, Bogusz 22. 30 do 22. Z parasolu w ręku jest mi nieco trudniej przybliżać. Więc przez jakiś czas myślę, że będziemy oglądać w takim standardowym widoku. 28 po tej szóstce Bogusław. Może minimalnie powiększę. Kamil 30, Bogusz 28. 30 do 28 prowadzi Kamil. Szóstkę miałby na 36. Potem mógłby być 12 z ósemką za 2 i sama 12. Świetnie, jako taka jakaś opcja. Nie. Ach, chciał 2 dziesiątki. Była tam dziesiątka na loba, ale trudno. No i nie udało się. 32. Bogusz 28 i rzut. 32-28. Jak stoi Kamil z 18? Dyszka jest. 8 bardzo trudna przy 12. 2 dziewiątki też trudno. 9 za 12. Sam lob byłby jak najbardziej wykonalny, ale ta 9, 10 i 6 z tym mocno utrudniają sytuację.
autobusów na 28, 10 na 38 i potem 2:06. Tak jest, 10:38. Kamil 32, Bogusz 38. No i co teraz robi Kamil? Czy będzie grał 6? Żeby utrudnić trochę. Nie, 10 na 42. No i zostawia sobie tę trudną 8 przy 12. Kamil 42, Bogusz 38 i rzut. Pytam, co zrobi Bogusław. Myślę, że to będzie po prostu rzut w 6. No. Oczywiście Kamil może trafić tę 8, ale to trudno jakoś się na to nastawiać. Mógłby ewentualnie grać 2-4 tutaj za 2 punkty, dosuwać to do 8. Jeśli by spadły 2, to miałby 10, która jest w otwartym polu. To jest całkiem niezły pomysł. Ale pod warunkiem, że spadną 2. Ewentualnie sama 2 oczywiście. Jednak jeszcze inaczej, 10, zostawia sobie 2 na koniec. Interesujące, bo tutaj się z tymi 2 można oszukać. Zobaczmy, no 1-2 to jest 1-5, ale nie powiedziałem, że jest 100%, a druga to 7-3, też niekoniecznie. Tutaj to 2-4 z przodu, o którym mówiłem, no też okej, okay, ale w dalszym ciągu dla mnie to jest lepsze na pierwszy rzut, a nie na drugi, ale zobaczymy, być może nie będzie co zbierać po tym rzucie Kamila. 3, nie ma 8, są 3 i to jest zła wiadomość, bo 5 tutaj no nie jest oczywista, jest nawet bardzo, bardzo trudna. 2 punkty potrzebne Bogusławowi, aby prowadzić 3-1. W meczu do 4 wygranych. No myślę, że tutaj to 2-4 z przodu. Taki rzut bardziej na samą 2, ale jeżeli spadną 2, to też okej. Okay. Byle nie za mocno. Tutaj kluczem jest odpowiednie dobranie siły. Żeby nic nie poleciało w 11-12. To jest rzut pionem, ciekawe. 2, a więc 3-1. 3-1. I seta wygrywa Bogusz. Wynik meczu 3-1 dla Bogusia. I zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. To było przełamanie, bo Kamil rozpoczynał tę partię, a Boguś rozpocznie 5, więc w bardzo dobrej sytuacji Bogusław Król w tym momencie. Spójrzmy, pomaga tutaj w rozstawieniu Mulcahy. Rzut oka, jak to wygląda od drugiej strony. Tu mamy całkiem sporą grupkę obserwatorów. Bogusław i Kamil w skupieniu przygotowują się do partii numer 5. No i zobaczymy sobie otwarcie Bogusława z tego ujęcia. Jeden, Bogusław Król. I świetne rozbicie za 10 czy 9? 9. Za 9 punktów Bogusław. Wracam na moją podstawową pozycję. Zmienił nam się tutaj ustawiający kręgle, teraz robi to. Przedtem mieliśmy mistrzynię Polski, teraz mamy wciąż obecnego wicemistrza Polski indywidualnego Kryspina Berczyńskiego z 12 Warszawa. Aniu już mówię, 3-1 w setach prowadzi Bogusław, a gramy do 4 wygranych, więc już tylko jednej partii potrzebuje Boguś.
której to Olek spoczywa. Ładna grupka Kamila, chyba za 9. 9 do 9 po pierwszych rzutach. Bogus 9, Kamil 9. Z prawej strony zapewne dwójka i czwórka, ewentualnie szóstka. Zobaczymy, co tam tak naprawdę się znalazło. A dwójka tam z tyłu, czyli czwórka i szóstka nie z prawej. No to wygląda na to, że będzie kolejny rzut w grupę Bogusława. Do 4 wygranych jest ten mecz. 3-1 prowadzi Bogusław. Ładna grupka, wysokopunktowa, 9, 18 do 9. Bogus 18, Kamil 9 i rzut. Robi nam się powoli ciemnawo tutaj. Na szczęście w razie czego jest śliczne oświetlenie. Myślę, że tego seta już dograją tak, ale już następny set, myślę, że można by się zastanowić, czy to oświetlenie by już przypadkiem nie było potrzebne. Tymczasem Kamil grupka za 7. 18, 16. Bogus 18, Bogus. Kamil 16. Spójrzmy na tę 12. Moim zdaniem warto jej się przyjrzeć. Mogłaby to ósemka być troszkę równie ustawiona, ale na tym żwirku to czasem bywa problem. Nie, będzie grupa. Tak, ładnie położone 7 kręgli. Bogus 25. 25 do 16 do Bogusia. Co Bogus może zrobić mając 25? Jakby zagrał 12, jakby 37. No, nie do końca można łatwo zebrać wtedy 13. A jako pierwszy pewnie tę 12 spróbuję przewrócić Kamil, który na razie ma 16 punktów, jeśli dobrze pamiętam. Pion. Ryzykownie, ale warto było. Brawo, Kamil, 12. Więc 28, Kamil. Bogus 25, Kamil 28. 25 do 28. No i zobaczmy, Kamil z tymi 28 ma w całkiem niezłej sytuacji, bo 12 na 40 i potem ma 4-6. Zobaczymy, najpierw Bogusław. 12 również rzut pionowy. Ale z mniejszym niestety dla niego sukcesem. 2 punkty, więc 27 i nie ma jak skończyć. Bogus 27, w dwóch rzutach. Kamil 28 i rzut. Tymczasem Kamil nastawiłbym na to, że zaatakuje 12, zostawi sobie 10 do końca z 4 i 6. Dokładnie tak robi. 10 do końca Kamil. Co pozostaje Bogusiowi? Psuć 6 albo 4. Kamil 40. Będzie ciężko, ale to ja rozumiem. A jednak inaczej, jednak postanowił rzucić 12. Na małe punkty, to się może przydać potem. Kamil 40 i rzut. 39-40. No to Kamil pewnie czwórka. Tak jest, zostaje mu 6, 44. No i teraz Bogusław, zobaczymy jak się czuje na wybiciach. No myślę, że nie może tutaj być niczego innego niż próba wybicia tej szóstki. No chyba, że nie wiem, chciałby grać tę grupę od lewej strony, żeby coś stanęło za szóstką, ale trudno myślę byłoby w ten sposób ustawić jakiekolwiek kęgle. Szóstka przy mocniejszym rzucie może, nie wiem, jakby do czwórki, dwunastki się podtoczyć, ale to sporo szczęścia byłoby potrzebne. Nisko na nogę Bogusław będzie wybijał. Oj,
czwórkę. Przeleciał zbijak nad szóstką. Wybił czwórkę. Ma 43 punkty. Boguś 43, Kamil 44 i rzut. No przed Kamilem. Prosta, pozornie. Szóstka na 2 do 3. Trafia. 2 sety wygrane ma Kamil. 3 sety ma Bogusław. Do tego seta wygrywa Kamil. I 6 rozpocznie Kamil. Odrobił. 3, 2, 2 Bogusia. 6 seta rozpoczynać będzie Kamil. I tak jest. 6 Kamil. On odrobił tutaj przełamanie. Tym razem wygrał seta przy rozpoczęciu Bogusia. Szykujemy się zatem do 6 seta. Albo ostatniego, albo przedostatniego. Na telefonie widzę, że zupełnie jest dobrze ze światłem. Mam wrażenie, że w rzeczywistości jest trochę ciemniej niż to widać na transmisji. Ale zawodnicy nie słyszę, żeby jakoś tutaj narzekali na to, że im się robi ciemno, więc a zobaczmy. W tym czasie właśnie, jak o tym mówię, zapala się tutaj lampa. Ona nie jest jakaś szczególnie mocarna. Doświadczyliśmy tego wczoraj na klubowych mistrzostwach Polski, że to oświetlenie, coś daje, ale no zobaczymy. Na tych torach zwłaszcza ono nie było zbyt mocne. Piękne rozbicie Kamila, 12 punktów. Wytrzymuje tutaj presję, nie ma żadnych nerwowych ruchów. Przyznam, że nie śledziłem to do końca małych punktów. Nie wiem, ile kto potrzebuje, ile punktów potrzeba, żeby... Chodzi mi w każdym razie o rozpoczynanie 7 seta. Jeżeli Kamil wygra na 3-3, to nie wiem, ilu punktów potrzebuje Bogusław, żeby rozpoczynać. Skupmy się jednak na secie 6. Bogusław za 9. I cóż tam wyszło z lewej? Tu mamy 1-7-5. To może być jedynka tam z tyłu. Nie, jedynka jest tutaj. Tutaj mamy z lewej trójkę. 12-9. O. 12. 12 w mocno prowokującej pozycji. Nie umieszka spróbować Kamil. Na 24. Jeśli by to weszło, a wchodzi, no to zostaje mu jeszcze 2 dwunastki i 4 i dwójka. 24 do 9. Nie da się ukryć, że plan tutaj może być tylko jeden, dwunastka. Celny rzut. 21 Bogusław. Kamil zapewne za chwilę kolejna dwunastka na 36. Celnie w dwunastkę. 36 do 21. Boguś 21 i rzut. Nie wiem, czy teraz nie byłoby dobrym pomysłem dla Bogusława spróbować wybić samą dwójkę gdzieś. Ma potencjalnie dwójkę na przykład 5-7 Kamil, ale ona jest już trochę ryzykowa. Jeżeli by się udało dwójkę gdzieś tam wyekspediować na sam koniec toru. No ale może jeszcze nie. Może najpierw dwunastka jeszcze na punkty. Jest dwunastka. Trafiona! 33! Nie ma 17 na 2 rzuty, ale zobaczmy, 12 mocno odsunięta już, ale to jeszcze nie jest dla Kamila jakaś bardzo duża odległość. Jedzie 12, trafia 12, 48.
4 dwunastki, Kamila. 48. Pytanie, co da się zrobić z dwójką, która stoi tutaj? Można oczywiście po prostu wybijać jak najmocniej, jak najdalej. Na 35 wtedy będzie to dla Bogusława. Można grać. Próbować coś dosuwać do tej dwójki, no ale po pierwsze trudno, no, można by grać 4-6. No ale wtedy, jeżeli nawet jeden kęgiel się dosunie do dwójki, to wciąż będzie 2. Pytanie, czy Bogusław policzył małe punkty? Być może opłaca mu się bardziej grać dwunastkę, żeby zaczynać 7 seta, ale ja niestety tego nie wiem, jak z tymi małymi punktami. W poprzednim secie próbował Bogusław wybijać w podobnym miejscu stojącą 6. To się wtedy nie udało, zbijak przyleciał nad. I teraz, no, trafia w górną część kręgla, więc to nie był mocny, no i było to jakieś bardzo dalekie wybicie. 48-35, dwójka na seta i na 3-3 w meczu do 4 wygranych. Trafia Kamil, a więc 3-3 i będziemy mieli decydującego 7 seta w tym finale Mistrzostw Polski. Szybkie jeszcze podliczenie małych punktów. Przypominam, że jeżeli jest remis w małych punktach, to będziemy mieli melkaut, ale jednak takiej sytuacji nie ma. Kamil rozpocznie 7 seta, ucieszył się na tę wieść. Oczywiście daje to sporą przewagę, ale już po razie się panowie tutaj przełamali w tym meczu, więc... Decydujący set. If there's anybody watching who doesn't speak Polish, this is the 7th final set. It's 3-3. Whoever wins this set wins the Polish championship. Oj, górą poszło Bogusiowi, 6 punktów, 10-6 i mogło coś tam powychodzić. 11, zobaczmy ją, jest do grania 11. Brawo Kamil, 21. Jeszcze jedna jedenastka dałaby mu 32 i potencjalnie kończenie 6-12. Jest 11, ledwo, ale zbita. Kamil 21 do 17. Na 32 trafiona. 32 do 17. Kamil 32, Bogus 17 i rzut.
No spójrzmy, a w sumie długo się ma 17, też mogą go interesować 11, konkretnie 3 11. Ale spójrzmy, co będziemy potem robić. Kamień na tę 12 jest do zrobienia, za 7, 9, 6 z prawej strony dosyć luźna. Czy gra 11 po buź? Gra i trafia 28. 28, Boguś, 32, Kamil, obaj są na dwa rzuty, no nie, nie oszukujmy się, te rzuty Bogusia to są łatwiejsze rzuty, te dwie jedenastki. Oczywiście jest ten kawałek, zwłaszcza ten pierwszy rzut dla Kamila, bardzo trudny, jeżeli w ogóle o tym myśli. Może najpierw zacząć od szóstki na 38 i wtedy uzależnić dalsze granie od tego, czy Boguś trafi jedenastkę. Chyba odejdę na 12. Ale rzut Kamila, 12 punktów, a więc 44. Szóstka z prawej strony tylko została. Postanowił jednak zacząć od tego trudniejszego. I to była znakomita decyzja, jak się okazuje. Jeszcze lepsze wykonanie. Kamil, jest to jeden rzut na 6 punktów od zostania mistrzem Polski w Melki. Przypominam, że w tym roku w Warszawie został już halowym mistrzem Polski w dwójce z Marcinem Henkelmanem siedzącym tutaj. Więc taki duplet byłby czymś naprawdę godnym podziwu. Co sobie Bogusław, czy gra swoje jedenastki? Czy będzie podsuwał dwójkę na przykład? Czy może 8-4 troszkę od lewej strony spróbować podsunąć za szóstkę? Trudna, trudna sytuacja Bogusława. No, wybicia myślę, że nie ma co próbować. Raczej coś podsuwać. No nie. Ładnie to wyszło, 10 punktów. Ale szóstka, jak była luźna, tak jest dalej. Myślę, że jest nawet jeszcze łatwiejsza. Jest jeszcze łatwiejsza, myślę. Bogusławowi wyszło po tym rzucie 38. To było 10 punktów, więc ma 12. Gdyby Kamil się pomylił, tu jest 12 dla Bogusława na mecz. 6 kontra 12. Ostatnie łyki wody, koncentracja. Przygotowanie do najważniejszego rzutu w dotychczasowej melkowej karierze Kamila. Sprawdzi sobie jeszcze, jak to wszystko wygląda. Boguś wraz z nim oglądają to wszystko z obu stron. Rzut na Mistrzostwo Polski na 4-3. Kamil Sejkowski, Zakręgleni Szczecin. Trafił to! 6-50! 4-3! Kamil Sejkowski, Zakręgleni Szczecin, mistrzem Polski w Melki 2024 pokonuje Bogusława Króla ze KKF Zbijaki. Brawa, brawa, wielki występ Kamila Sejkowskiego. Znakomity to jest w ogóle sezon, znakomite miesiące w karierze Kamila. No i największy triumf, jaki można w polskim Melki wywalczyć. 71 osób w pokonanym polu pozostawił. I jest następcą Ani Kołeczek-Krzyszło na stanowisku indywidualnego mistrza Polski. Warto zaznaczyć też, że znakomity występ zanotował Bogusław Król. Nowy wicemistrz Polski. Na trzecim miejscu turnieju kończył, przypominam, Szymon Szulc junior z Zagrywki Tczew. Poczekajmy tutaj na Kamila, on musi podbierać oczywiście gratulacje od wszystkich. Zaraz przekażemy mu gratulacje również od nas, od oglądających. Dzięki, że byliście na tej transmisji. Jutro gramy deblowe, drużynowe Mistrzostwa Polski. Przed nami również sporo emocji. Z finału zapewne będzie również transmisja na fanpage'u PFM. Zobacz.
Kamil przyjmuje tutaj cały szereg gratulacji od zawodników, zawodniczek z całej Polski. Dzięki. Kamilu wielkie. No, dzięki ci. Kamilu wielkie brawa. Od oglądających, od fanów, a nie słyszy mnie, jeszcze mnie nie słyszy. Za dużo tutaj osób mu gratuluje, żeby zwrócił uwagę. Ceremonie dekoracji i zakończenie indywidualnym szóstwem. Widzę cię, Paweł. Może w końcu się doproszę. O, tak. No, tutaj przekazanie pałeczki oficjalne od mistrzyni z zeszłego roku dla nowego mistrza. Gratulacje. Gratulacje wielkie, Kamil, wielkie brawa. Od oglądających również. Super, dziękuję. Od Pauliny, od Wojtka. Wielkie, wielkie brawa. Skoczymy jeszcze do Bogusława, który jest tam. Pogratulować mu również znakomitego występu. Od widzów i ode mnie też przy okazji. Boguś, wielkie gratulacje od oglądających ode mnie. Świetny występ, niesamowity. I jeszcze biuro zawodów również gratuluję Bogusławowi srebrnego medalu. Szymonowi już pośrednio chyba gratulowaliśmy, więc możemy na tym zakończyć. Dzięki, że byliście z nami. Jutro drużynowe Mistrzostwa Polski w Żywcu. Do zobaczenia. Dzięki.